poprzednio w Darksiders. It is finished then, at long last. Death, this is a maker's key, and you had best take it now, before I come to my senses. You seem more likely to lose them, old one. A problem, aye. But there is also a solution. The Guardian, meant to be our greatest weapon and capable of clearing the forest around the tree. But an earthquake drove us from the foundry, and now I fear something else roams within. The Guardian was never finished. If the Guardian is your masterwork, how am I to complete him? In the forest lies another construct, one of the few remaining who have not fallen to corruption. He is not as vast as the Guardian, but his heart is strong. Seek him out, and he will guide you to the foundry. There, you may activate the Guardian using the Maker's Key. The constructs are awakened by a key? Aye. Constructs do not have a soul like you or I. Not until that soul is given. This key unlocks the stone and prepares it for the ebb and flow of a Maker's life force. In fact, it will bring to life most any construct you find in the realm. And what makes you think I have a soul, old one? Isn't that what troubles you? How will I know when I've found this construct? Constructs are beings of boulder and stone, animated by a Maker's life force. Most possess but a fraction of a soul, just enough to drive them and give them purpose. But through others course the whole of a Maker's being, his memories and emotions, a story half remembered. Life weighs heavy on us all. Not even stone can bear it. If wardens can resist corruption, why not use them to cleanse your realm? Sadly, the wardens were called when the seals were broken. The Maker's toll to be paid at the end war. This warden is all that remains. Then the seals were broken. I found your armor. Stone be praised! It brings back memories to see it again. What can you tell me about this place? I've been here but the once. The time I tried to tip a construct. A fine sport. Aye, it is. I could but nudge him an inch before my nerves gave out. The whole time I felt Muriel watching me. Horseman, may I beg you another favor? What is it this time, pup? A compass that guided me to many wonders when I was young. I thought it lost, like the temple. But now that you've found one... The other will follow. Very well, Khan. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony, Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition. I jak widzicie, moja postać, śmierć, ma troszeczkę inny ekwipunek, a to dlatego, że calusieńką grę przeszedłem od początku do tego samego momentu, ponieważ nie byłem w stanie naprawić sobie plików zapisu. Ale za to, dzięki temu, udało mi się zgarnąć zarówno kość tyrana, jak i kolejny składnik, czyli wrzącą rosę. Teraz potrzebuję tylko rzeźbionego kamienia, który jestem zajebiście ciekaw, gdzie jest. What of carven stone? That's what we call the stone of construct sentinels, to be specific. A sad thing destroying what a maker works so hard to craft. But these days it must be done. You'll find the construct sentinels you need in the lost temple. Good luck to you. Okay, czyli tam gdzie byliśmy, czy tam gdzie byliśmy, tam gdzie będziemy za chwilę wchodzić. What can you tell me about this place? I've been here but the once. The time I tried to tip a construct. A fine sport. Aye, it is. I could but nudge him an inch before my nerves gave out.
the whole time, I felt Muria watching me. I found your armor. Stone be praised! It brings back memories to see it again. Horseman, may I beg you another favor? What is it this time, Pop? A compass that guided me to many wonders when I was young. I thought it lost, like the temple. But now that you've found one... The other will follow. Very well, Khan. Okej, okay, to w większości akurat było na tym. Było już przegadane na poprzednim odcinku. Ale nie zraża mnie to i lecę teraz dalej eksplorować te jaskinie i znaleźć tego całego konstrukta, nie? Konstrukta zwiadowca, który jest nam potrzebny, aby zgarnąć kamyczek. Zagubiona świątynia. Przeczytałem sobie, co daje... jaka jest nagroda za wykonanie tego questa. Nagroda wiadomo, będzie talizman, ale co daje ten talizman? I nie mogłem sobie go odpuścić. A jako, że jak mówiłem, jest to dopiero początek gry, a nie jej połowa, to nie było to nic takiego, żeby sobie tego nie odpuścić. Dobra, tutaj coś. Słabszego oczywiście. No i proszę bardzo, żniwecz naładowany. Także w razie jakiejś większej jatki mogę sobie go odpalić. Dobra, tu jest gdzieś skrzynka. Tu? Jest. Idealnie na nią sobie spadłem. O, doświadczenie plus 5%. Kurde, ja co mam teraz na butach? Muszę aż sprawdzić. Dodatkowe złoto. Ja tam. Złoto mnie aż tak nie jara. Ale za to exp? Poproszę. To zawsze o 5% expa więcej. A w momencie, w którym za questa dostaję 1000 punktów expa, no to 50 dodatkowego expa to jest dużo. Dobra. Że tak powiedzmy, oficjalnie wchodzimy chyba do świątyni. No nie licząc tego przedsionka, z którego właśnie wylazłem. I dobra, mamy konstrukta. Tylko jakby moje pytanie brzmi... jak ja mam przez to przejść bez cieniu bucha? O, ej, nie wiedziałem, że konstruktem mogę też atakować! Ej, ale gra mi nie powiedziała o tym, ale się teraz czuję oszukany, no. Kierwa, konstrukt. Nie. No, obróć się i daj mi zejść. Dziękuję. Go. Oho, widzę, już będzie klucz potrzebny. O, tu w ogóle moneta ta. Przewoźnika zgarnięta przed zniszczeniem skrzyni. Da się? Da się. Okej. I co, to jest ten konstrukt strażniczy? Co, on musiał aż tak blisko do mnie podejść? Czy jak? O, tam mnie będzie laserował. Ha, ależ kurde. Co wymyślili przeciwnika. Okej, okay, mam rzeźbiony kamień. Dobra, jest przejście dalej. Jakiś taki sobie talizman. Resztki tego konstrukta. O, stop. Dobra, i gdzie to było? Chyba z tej strony? Tak, z tamtej strony. Tam jest złamany chyba.
A, plus jeszcze proch mi nie doprowadzi, ale okej, okay, ja na razie wciskam sobie pauzę, znaczy pauzę. Daję sobie tutaj pauzę w lochu, bo chcę się wrócić na teraz na trójskalę i oddać materiały Mugli. I tak, chcę zmienić ten znacznik lochu. Ponieważ dzięki temu, że mam tam teraz znacznik, będę mógł się tam błyskawicznie przenieść, a co za tym idzie, nie tracić czasu na powrót tam z buta. I to jest dość fajne. Żałuję, że w jedynce czegoś takiego nie było. Ale wiadomo, na niektóre rzeczy wpadnie się dopiero po czasie. A heart in the forest, a mind that is dreaming. Awaken him, horseman, or you will never escape. The warden I seek, who was he? He was a great builder once. He has been dreaming for ages. Some say that his dreams help build our realm, give it form and color. If so, Shaman, then his dreams have long since turned to nightmares. Here is what you asked for. Ah, thank you, horseman. You'll not be sorry for your trouble. This talisman will certainly help you on your quest. But I fear you will not break your destiny. No, but I believe I might bend it a little. Dobra, w sumie jak już tak jestem, to sprzedam w sumie co mam. Starego, czy starego, niepotrzebnego, jeszcze starego. Rękawice, butki. Pomrok, jest ten talizman od niej. Pomrok. Jeden z twórców, znany tylko pod przydomkiem Szalony Kowal, wykuł ten talizman z broni i pancerzy wojowników, którzy polegli na równinach umarłych. Pomrok, gdyż taką nadano mu nazwę, został stworzony, aby gromadzić strzępy mrocznej energii, jaką wydziela otchłań. Talizman ten powoduje, że każdy udany atak gromadzi w używanej broni energię żniwiarza. No właśnie. Dlatego nie chciałem sobie odpuścić tego questa. Ponieważ dzięki temu... będę mógł o wiele częściej korzystać z postaci żniwiarza, bo będę mógł sobie ją po prostu o wiele częściej ładować. Ale dopiero od kolejnego poziomu. Nice. No dobra, nieważne. Zawsze gra musi ci jakoś napluć w pysk, nie? A dobra, póki co... wróćmy do świątyni. I kontynuujmy jej eksplorowanie. Tam nie przejdę, bo jest albo zarośnięte, albo zawalone. A sądząc po mapie, to raczej to drugie. Okej, tu jest skrzynka z boku. Tylko oczywiście musi być za kryształkami. Świetnie. Dobra, ale też muszę za tym talizmanem rozglądać, żeby go... znaczy za talizmanem, Jezus Maria. Za talizmanem, za kompasem od Karna. Okej, okay, tam jest moneta przewoźnika. Okej, okay, tu jest przejście, dobra. Teraz pytanie moje brzmi, jak ja mam podnieść ten most? Niestety budków, które miałem wcześniej, aktualnie już nie mam. Tych, które dawały mi expa. A to dlatego, że jest to RPG i częstotliwość wypadania tu czegokolwiek to jest jedno wielkie RNG. Nigdy nie wiesz, co ci wydropi i czy będzie to do lepsze. Niestety. O, szatę zaklinacza, mniejsza obrona, ale doświadczenie plus 4%. Także poproszę. A to? Nie, nie mogę ani wziąć, ani chlupnąć. No to niestety. Niestety, niestety. Flacha tu zostaje. Teraz tu. Czy tu, czy... no tak, chyba tutaj. Tak. I po ściance na drugą stronę.
Ale ten Karkinos to jest przepotężny. Dziękuję bardzo. Był i go nie ma. No, to siódma konstrukta. O proszę, jak miło. Teraz tędy. Ciągniemy za wajchę i to nam pewnie podniesie most. Mhm. A dzięki konstruktowi będę w stanie się stąd wydostać. Znaczy wydostać. Będę w stanie progresować dalej w sumie tą całą świątynię. Są typy, no to w takim bądź razie żniwo! Prosto w pysk! A tu dwóch chyba zdechło od tego żniwa. No dawaj. O, bardzo ładnie wyunikany. Dziękuję bardzo. Trochę hajsu, trochę gniewu, życia chyba w ogóle nie straciłem. No, to dosiadamy i jedziemy. Ajajaja, wy to normalnie nie nauczycie się, co? Tylko ten konstrukt to jest chyba niezniszczalny, mam wrażenie. No, przynajmniej dla innych konstruktów, bo kto wie. Może jeździec byłby w stanie go rozwalić. Niam, niam, niam. Sorry za to ziewnięcie. Okej, zwykła tak wystarczy. Dobrze wiedzieć, że nie muszę spamić tym silnym atakiem. Okej, okay, troszkę lepszy talizman. A co daj mi mój aktualny, nie to menu. A mój aktualny, dodatkowe złoto i magia. Tutaj magia i magiczne trafienie krytyczne. Niech będzie. Myślę, że coś tam jest, ale nie. Czemu ta kamera się w sumie tak zmienia? Na taką trochę filmową. Tego nie rozumiem. To jedziemy dalej. Yeah! Serio brakuje zasięgu. Dobra, o! Mogę? Nie mogę strzelić, kurde. Dobra, mogę zeskoczyć. Oj, tu skrzyneczka jeszcze jest, proszę bardzo. Tego się nie spodziewałem. A w środku... Z eliksirem dalej nic nie zrobię, co nie? Nie? Ale uprząsł łupieżcy. Duża obrona, szansa... Nie, obrażenia od trafienia krytycznego. A co daje moja aktualna, ta? Doświadczenie plus 4%. No dobra, wymienię sobie. Głównie dla tej obrony, ale chciałem móc sobie przekonwertować czasami te doświadczenia. Z jednego ubioru w drugi. To by było dość fajne, nie oszukujmy się. A okej, okay, dobra, to tak po prostu wysadzę. Bum. Dobra, kulka.
A, to się otwiera, to się zamyka, dobra. A to się zdarzyć nie powinno. No weź wstań. No, proszę bardzo. Można bardzo fajnie zdechnąć. Kurde, taki odstrzał z doskoku. No chyba nie wyglądało. Już 22 tysiące. No tutaj klasyka, nie? Czy klasyka? No to co w forcie zrobiliśmy? Czyli odstrzelenie sobie tego, żeby dalej... Żeby w tym przypadku dało się stąd wyjść. Znaczy wrócić. Stamtąd wyjść, tu wejść, nie? Jakbyś tak powinien to powiedzieć. A tu pobiegnie sobie po ściance i... Jesteśmy w domciu. To teraz na łańcuch. Ale mogę się przez niego wyunikować do tego konstrukta. Bardzo miło. I mogę go tu chyba na razie zostawić, bo raczej nie będzie mi potrzebny. Tak więc otwieramy i lecimy dalej. A jednak nie, będzie mi potrzebne, bo tutaj po prostu nie potrzeba go wykorzystać, żeby odblokować sobie dalsze przejście. Szkoda, że nie mogę robić uników tutaj, jak wojna, takich doskoków. No ale wojna ma w sumie wielką łapę, która pewnie ułatwia mu łapanie się czegoś takiego. Śmierć musi sobie radzić o swoich własnych łapkach. Dobra. Zagrożenie w cudzysłowie usunięte. A tak, doskakuje no tutaj. Nie. A ty, czekaj. Dobra, stop. Po pierwsze, odczep łańcuch. Po drugie, zeskocz mi z tego konstrukta. I ustrzel tego Kamiura. Już 6 wiedzy tajemnej. A w poprzednim odcinku miałem chyba 4, gdzie jeden gdzieś tam znalazłem poza nagraniem. Na razie je tylko zbieram, bo nie mam bladego pojęcia, w jakiej kolejności dawać mu te kamienie. Z tego co zdążyłem sprawdzić, to jak... Wiem, że jak mu się da 3 kamienie, to on da nam jakąś nagrodę, nie? Tylko... Wiecie, ja będę sobie wolał wziąć taką nagrodę, która mi najbardziej spasuje. A nie zdać się na totalną losowość gry, nie znając kombinacji. A jestem prawie pewien, że gracze już to pewnie rozpracowali. Okej, tam na razie... Znaczy w sumie przejdę, ale muszę to sobie to przejście otworzyć, nie? No. A, i tam jest chyba skrzyneczka, jeśli dobrze widziałem. O, głęboko. No. Niestety zwykła skrzynka. No weź to. Na łańcuch i przez niego się wyunikł. W ogóle jakim prawem on z tego nie spada? To mnie akurat ciekawi. Dobra, teraz stawiamy konstrukta, no i otwieramy sobie przejście. A niestety ziomeczka trzeba zostawić. Okej, widzę je... O, ilu ich tu jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Nie wiem, czy oni teraz wezwali wsparcie, czy... Poważnie? Czy ich zbufowali?
Tego w pierwszej kolejności. To tamte wojowniki, konstrukty to takie zwykłe mięso armatnie, ale zwiadowce będą mnie dość mocno wkurzać. Gdzieś tu są jeszcze kolejne. Jest kolejny ten. No minimalnie. Minimalnie. Jeden na jeden strzał chyba jest. Proszę bardzo. Dobra. Kasa, 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 kasa. Ten się odczepia od ściany, tyle dobrego. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, zdążyłem, zanim tarczę podniósł. To już chyba połowa mi się wydaje. I na razie chyba moje najdłuższe combo to było. 28 trafień. Okej, widzę, że tam kolejny się odczepia od ścianki. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Udało się. Dawaj, dawaj, dawaj. Żeby ich rozwalić, zanim się kolejny obudzi. Bo będzie to troszeczkę nieprzyjemne. Co jest? Ej, to jest zwykły przeciwnik? Konstrukt mistrz. No nie, no nie, 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 nie zdążył podnieść tarczę. Dobra, poteczkę proszę. Tak, z panem się już żegnamy. Dawaj, dawaj. Teraz tego całego mistrza, który wcześniej był Gornem. Nie, Garnem, sorry, nie o. Zła samogłoska. Ale walczysz z nim dokładnie tak samo. O, i... O, pyk, dziękuję bardzo. Nawet egzekucja jest ta sama. Dziękuję za hajs. To jest słabe. No, chyba se jaja robicie. Nie na mojej warcie, koleś. Co? On ich leczy? Ale bullshit. Nie, że jest zwiadowca, to jeszcze healer. Dobra. Okej, to już ostatni. Za co ta skrzynia? Okej, obrona i obrona magiczna ukryta. Przydałby mi się jakieś lepsze kosy, mam wrażenie. Mam doświadczenie plus 3%. No jest to fajne, ale potrzebuję większej obrony, więc niestety muszę to odstawić na bok. Tak, ogólnie sobie poteczkę. Może coś wypadnie. I co, tylko hajs. I nic więcej. Dobra, co tam w tobie jest, skrzynko? Jakieś kosy. Punkty gniewu, pokrycie, obrażenia te same. Wow. Spodziewałem się czegoś lepszego. Czegoś chociażby z większymi obrażeniami, no ale niech będzie. Właśnie jak tam mój level? No, blisko, blisko. Czekaj, nie, tu jest zamknięte. Tędy. Chyba się muszę... Tak, muszę odskakiwać.
przeskakiwać między ścianami. Wyżej chyba jest ta skrzynia. Ale w górę śmierć, w górę! Nie w bok, w górę! No. Powiedziałem w górę, to idź w górę. Dobra, i tu jest ta skrzynia. Są kosy. Jesus! Większe obrażenia odkryta, ale obrażenia dalej te same. Też na podobnym poziomie, nie? O to mi chodzi. Zaraz pół godziny będzie. Tylko hajs. Może blaki się jeszcze jakieś znajdą. O, czyżby kompas? Tak jest, kompas czeladnika. Ten kompas wskaże drogę temu, kto się zagubi i temu, kto poszukuje cudów. Ciekawe, czy działa jak kompas Jacka Sparrowa. Zanieś kompas Karnowi. Jestem ciekaw, czy on dalej czeka przed świątynią. Bo jeśli tak, to mogę się tam też szybko teleportować, nie? Okej, puklesz, ale ma niższe obrażenia. Dobra, nie słyszę kamienia ani przeciwników. Z tego pierwszego trochę się smucę. Okej, jest konstrukt, którego chyba muszę sprowadzić na górę tą windą, która jest obok. Pytanie, gdzie jest wajcha, która ją aktywuje? Poza tym, że pewnie na górze. Innego strzału nie mam. Tam nic. Tędy. Dobra. Tutaj. Okej. Okay. Jump. I po ściance na górę. Ej, czekaj, jeszcze jeden konstrukt? Okej. Okay. Dobra, ale najpierw tego Karna chcę sprawdzić, nie? Tutaj... I na razie szybki fast travel. Dobra, mam nadzieję, że to mnie przeniesie dokładnie w to samo miejsce w tym lochu. A nie gdzieś do tyłu, albo coś. Nie, możesz wziąć kunia. Dobra, Karn dalej tutaj czeka. To mogę mu oddać kompas. Czekaj, czy będzie kolejny quest, żeby mu coś przynieść, czy... Worry not, Maker. Now you can find your way home. This compass guided me to many wonders. To hold it again after so long, it makes me feel a mere 500 years old. Thank you. O, rękawice dzikości. Nieznany rzemieślnik użył kości pokonanego przez siebie demona do stworzenia tej broni, a tym samym uczczenia swego zwycięstwa. Posiadacza rękawic napełnia dzika energia. Im więcej otrzyma obrażeń, tym potworniejsze stają się wyprowadzane przez niego ataki. Czyli pewnie im mniej mam HP, tym więcej bije. Albo tym bije szybciej, czyli przekładać to w sumie na to samo. Dobra. Wróć. I... Gdzie mnie to przeniesie? No... Nie do końca tu chciałem się znaleźć. Ale nie jest to też jakoś potwornie daleko. Czy tutaj mogłem chyba zapis w sumie zrobić jeszcze ręczny, to może wtedy by mnie... przeniosło tam na górę. No ale dobra, to jest na szczęście tylko reptem przejście po kilku ścianach. Okej. Okay. Ale już minęło pół godziny, także będzie to koniec moich przygód, powiedzmy, na ten moment. Także, o,
Proszę bardzo, zaczęło podejść kawałek dalej. No to nic to. Uruchomimy tego konstrukta i prawdopodobnie także ukończymy zapewne ten loch w kolejnym odcinku. A póki co żegnam się z wami i mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Ode mnie to tyle. No, może jeszcze w sumie sprawdzę te broni. Okej, obrażenia szybkie, zużycie gniewu, okej, czyli tańsze skille, żądza krwi. Wow, a może byś mi tak, nie wiem, powiedział, wow, gro, właściwie, co takiego to daje? Zdolność żądza krwi, super. Czy to jest jakby to właśnie, że im bardziej oberwę, tym bardziej biję. O to chodzi? Nie wiem, to jest na 8 poziom, to jest na 7. Obrażenia i siła mi trochę spada, ale... To wiem, może jak tam przyjmę trochę na pysk, to... Będą biły więcej? Nie wiem, muszę sprawdzić, no bo... Jakby wątpię, żeby broń na taki poziom i do zdobycia tak późno, powiedzmy, w fabule byłaby tak słaba. O, i widzę, że za chwilkę nabiję level i będę mógł sobie użyć też pomroku. Ale to niestety dopiero w późniejszym czasie, a póki co ode mnie to tyle i widzimy się w kolejnym materiale.